Na pewno jest im łatwiej, jeśli mają dobry marketing i tak samo marketingowcom jest dużo łatwiej, jeśli mają dobrych handlowców. Mega pokutuje takie przekonanie, że rabatowanie jest dobrą techniką finalizacji. To kompletnie nie jest. Pięć pytań zawsze staram się pokazać z przyszłości klienta, i to są pytania właśnie o potrzeby, a pięć pytań z jego przeszłości, czyli z jego uprzednich doświadczeń, to są pytania o obiekcje. Ty pytasz dyplomatycznie i odpowiem, czy lepiej mieć ręce czy nogi, albo prawą rękę czy lewą rękę. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Strategicznych Piątków. Dziś porozmawiamy sobie o konflikcie marketing versus sprzedaż. Sam byłem świadkiem w wielu firmach, jak grupa handlowców i grupa marketingowców troszkę się ze sobą ścierała, bo przecież to handlowcy twierdzą, że dzięki nim firma zarabia, że dzięki ich pracy w ogóle w firmie są jakieś pieniądze. Marketingowcy natomiast odpowiadają, że przecież bez ich pracy nikt o firmie by się nie dowiedział. Handlowcy nie mieliby z kim rozmawiać. O tym konflikcie, a może troszkę synergii, porozmawiam dzisiaj z trenerem biznesu i sprzedaży, mówcą inspiracyjnym, autorką dwóch książek i prezesem firmy Personia. Moim gościem jest Marta Woźny-Tomczak. Cześć Marta. Cześć Dawid. Zacznę może od takiego trochę trudnego pytania dla Ciebie. Sprawdzimy tutaj trochę Twoją dyplomację. Chciałem Cię zapytać, no właśnie, marketing czy sprzedaż? Czy lepiej jest poświęcić pieniądze i zatrudnić super handlowców do swojej firmy, czy może lepiej zatrudnić najlepszych marketingowców? Bo przecież to sprzedaż jest odpowiedzialna za to, że w firmie są jakieś pieniądze, że firma w ogóle zarabia. No właśnie, jakie są Twoje doświadczenia? Czy lepiej postawić na mocną sprzedaż, czy lepiej na mocny marketing? Ty pytasz dyplomatycznie i odpowiem, czy lepiej mieć ręce czy nogi, albo prawą rękę czy lewą rękę. Tak, trochę to jest takie pytanie. Zastanawiam się, na ile Twoje doświadczenia pokazują, czy firmy, które mają dobry marketing, czy jest im łatwiej w sprzedaży? Na pewno jest im łatwiej, jeśli mają dobry marketing i tak samo marketingowcom jest dużo łatwiej, jeśli mają dobrych handlowców. Czyli to jest tak, że do firmy przychodzą pieniądze z tych dwóch źródeł. I albo te dwa źródła będą dla siebie nawzajem wspierające, takie trampoliny, że jeden człowiek z marketingu rozmawia, komunikuje się, podpowiada rozwiązania dla człowieka ze sprzedaży i ten drugi człowiek ze sprzedaży komunikuje się i też jest trampoliną dla działu marketingu. To jest najlepsze możliwe rozwiązanie. Wtedy mamy efekt synergii i jakby potęga firmy rośnie N silnia. Już pomijając sam fakt, że nie mamy operacyjnej kłótni w zespole i energia całej firmy, przynajmniej tych dwóch działów, koncentruje się na wspólnym celu, na wspólnej wizji pozyskiwania klientów, dawania ludziom wartości, budowania marki, a nie na tym, żeby pan Iksiński z panem Nowakiem darli przysłowiowe koty. Tak, w firmach właśnie to, co mówisz o darciu kotów, ja niestety często to obserwuję, że jest takie wyszarpywanie sobie wzajemnie trochę rezultatów, zwłaszcza w takich firmach, kiedy zarząd gdzieś tam z góry duży nacisk kładzie na obydwa działy i wtedy one próbują jakby pokazywać, że to my jesteśmy tą lepszą stroną. To, co na przykład mogę Ci, czy tutaj dla słuchaczy, tak, nie, dla naszych uczestników strategicznych piątków, to właśnie bardzo często jest tak, że łatwiej się zwala winę na kogoś, więc łatwiej jest marketingowcom powiedzieć, że to wina słabego handlowca, ponieważ, nie wiem, sprzedał towar, który był świetnie zareklamowany, ale ten towar nie dojechał na czas, bo go nie było przykładowo w magazynie, no więc jakby marketing zrobił dobrze robotę, ale handlowiec, nie wiem, nie podprowadził klienta albo nie rozmawiał z nim właściwie, więc łatwiej jest temu marketingowcowi de facto winę zwalić. Samo jest z drugą stroną, że sprzedawca też powiedział, no ja tu jestem 8 godzin w swojej pracy, śpię prawie, że z telefonem, odbiorę każdy telefon, no ale ile jestem sam w stanie wydzwonić w ciągu godziny, nie jestem w stanie tyle zrobić kontaktów, ile ty przez dobry mailing na przykład. I teraz jak mamy taką politykę zwalania nawzajem winy, to jest bardzo prosta polityka, bo ona jakby jest bardzo łatwo dostępna poznawczo, w sensie nie krzywdzę samego siebie, nie krzywdzę koleżanki z działu, gdzie pijemy razem kawę, czy siedzimy biurko w biurko. No, więc
idę gdzieś tam na zewnątrz, no nie skrzywdzę tego biednego klienta, tak, nie zwalę winy na klienta, no więc zwalam na ten drugi dział. I to jest bardzo właśnie często tak w firmach, które sobie osobno stawiają działy, osobno stawiają działy marketingu i osobno stawiają działy sprzedażowe, kiedy bardzo często one powinny ze sobą robić projekty i ludzie powinni się tasować, nie powinni być zaetykietowani, że ty jesteś tylko od marketingu i nie będziesz dzwonił do klienta, albo ty jesteś tylko od sprzedaży, więc nie napiszesz posta na Facebooku na przykład. Jakby się komunikują ludzie, więcej się tasują, więcej robią projektów, to właśnie wtedy to, no to jest dużo lepiej funkcjonujące. To teraz zapytam troszkę bardziej w skali mikro. Jako, że są to strategiczne piątki i mówię tutaj o strategii marketingowej, zastanawiam się, jak można zaplanować sprzedaż. Bo przecież pytanie, czy tu w ogóle można mówić o jakimś planowaniu, o jakiejś strategii sprzedażowej, skoro tak naprawdę każda rozmowa sprzedażowa wygląda troszkę inaczej. Bo przecież każdy klient jest inny, konkurencja się zmienia, gotowość do zakupu klienta też jest inna. Jak w takich warunkach i czy w ogóle możemy mówić o działaniu strategicznym i jak ja mogę przed taką rozmową na przykład sprzedażową przygotować się na to, że będą inne warunki, ale ja mam plan jakiś, więc wiem co robić. Czy taki plan w ogóle można wyznaczyć? Jeśli tak, to co dokładnie mogę zrobić przed taką rozmową sprzedażową? Mm-hmm. Tutaj Dawid, trochę robię piłeczkę do tego, co sam kiedyś powiedziałeś na szkoleniu, bo tak się trochę poznaliśmy. Powiedziałeś, że słowami Eisenhowera, że plan jest niczym, ale planowanie jest wszystkim, więc fajnie, że o to pytasz, bo rzeczywiście ani w logistyce nie możemy super zaplanować tak co do przecinka, tak? Ani w finansach nie możemy super zaplanować, ani nie możemy w marketingu, ani też co do przecinka nie możemy zaplanować w procesie sprzedaży. Ale zrobienie sobie takiej ogólnej wizji, takiego chcemy się rozwijać i chcemy robić sprzedaż, to też jest za mało. Czyli tak, z jednej strony nie mogę być szczegółowa, bo się zmienia rynek, zmienia się konkurencja, zmienia się w ogóle sytuacja na świecie, demograficzna, społeczna i tak dalej, więc nie mogę tego zaplanować, więc mam wymówkę. Z drugiej strony sama wizja, będę się rozwijał, to nic nie daje chęci na zamiary. To jakby tutaj to przysłowie może mieć znaczenie. I teraz fajnie jest, jak my sobie postawimy taki projekt, powiedzmy 6- czy 12-miesięczny, staramy się jakieś wskaźniki w tej sprzedaży wpisać, czyli na przykład są firmy, które powinny przejrzeć swoją marżę, bo to są standardy jakby handlowe firmy, tak, czy dropshippingowe, więc można wskaźnikować tutaj podejście do marży. Są firmy, które są firmami usługowymi, więc mogą sobie popatrzeć zeszły rok, przykładowo grudzień 2019 do grudnia 2020 i sobie to wskaźnikować, czyli no, gdzieś sobie tych sprzedażowych wskaźników poszukać, czy to w wielkości przychodów, czy w wielkości zysku. No, każda nawet mała firma, nawet freelancer, czyli ktoś, kto jest trenerem personalnym, no, może sobie obliczyć, jaką miał średnią ilość zajęć w zeszłych latach, czy w zeszłych miesiącach, jaką ma teraz. I to jest jakby pierwszy początek tego, co możemy zrobić. To niezależnie od tego, co się wydarzy na świecie, swoje wskaźniki wyjmujemy i możemy je mieć. Więc tutaj żadna wymówka, że nie warto, nas nie zobowiązuje. Druga rzecz, którą warto zrobić w sprzedaży, to jest warto sobie policzyć średnią wartość transakcji. Czyli to jest coś, że przykładowo ktoś może powiedzieć, ojej, ja sprzedaję w niesamowitej rozpiętości produkty, bo sprzedaję też za 10 zł, jak i sprzedaję za 10 tysięcy złotych. Czyli ktoś ma naprawdę bardzo dużą możliwość dokonania no, najróżniejszych zleceń, czy usług, czy sprzedaży produktów. I też kolejny wskaźnik, który warto sobie zobaczyć wstecz, to jest właśnie sprawdzenie, w jakich ty mniej więcej średnich kwotach sprzedajesz, bo już możesz wiedzieć, że być może chcesz sobie podnieść o 5% w tą średnią kwotę. Czyli to już jest jakieś zamierzenie. I tak była inflacja, i tak podnosimy ceny w gabinetach fryzjerskich, w warzywniakach, w wielu różnych miejscach, więc śmiało, dlaczego nie mielibyśmy tej ceny też sobie u nas zobaczyć, czyli to też jest taka rzecz, która nas nie zwalnia z planowania. No i teraz mamy już jakieś wskaźniki i teraz oczywiście warto spojrzeć na te czynniki skali makro, czyli właśnie demografię, polityczne czynniki, które będą miały wpływ społeczny. Warto sobie na nie popatrzeć i sobie pomyśleć, jak ta dzisiejsza sytuacja na te moje wskaźniki jest w stanie wpłynąć. I później w skali mikro, czy jest coś, co ja w skali mikro mogę w mojej sprzedaży zmienić, czyli czy mogę do jakiejś lokalnej społeczności dotrzeć na przykład przez Facebooka i oczywiście reklama jest działem marketingowym,
ale już rozmowa na Messengerze z osobą, która kliknie Twoją reklamę albo skomentuje Twoją reklamę, jest działaniem sprzedażowym. Więc można sobie pomyśleć, ok, nie wiem, ile mi to przyniesie targetu, nie wiem, ile mi to przyniesie tej marży czy przychodu, ale wiem, chcę sobie zaplanować, że zrobię minimum 10 dziennie. Czyli to też jest taka forma, gdzie nie mam wymówki. Ok, ja nie mam założonej konkretnej kwoty, bo ona jest nieprzewidywalna, ale zaplanowałem nie tyle wynik sprzedażowy, ile działanie sprzedażowe. Czyli po pierwsze zobaczyłem sobie wskaźniki, więc warto planować. Po drugie zobaczyłem sobie, jakby zaplanowałem moje działania. Działania też de facto są praktycznie w 100% zależne od Ciebie. Czyli nawet w momencie, kiedy my jesteśmy w biurze zamknięci sami, bo jest praca zdalna, albo nie możemy wejść na zewnątrz, to i tak możesz wpłynąć na to, co Ty z tym zrobisz. Więc Ty możesz sobie rozplanować, że chwycisz telefon i wykonasz ileś tam telefonów. Okej, no nie masz super jakby możliwości wpływania na wynik tej rozmowy na Messengerze, ale masz możliwość wpływania, ile tego zrobisz. I później możesz sobie analizować te rozmowy, możesz sobie sam dla siebie zaplanować, że jeśli przez 3 czy 4 tygodnie wykonywania cały czas tej pracy nie zauważysz postępów, no nie będziesz miał tak tej, że jedna osoba na 5 odmówiła, a wcześniej 3 osoby na 5 odmówiły, czyli nie widzisz tego progresu, to wtedy sobie planujesz, co ty z tym faktem zrobisz. Czyli nawet dla takich osób, które są bardzo dalekie od wymyślania kwot, wskaźników typu przychody 10, 15, 30 tysięcy miesięcznie, są bardzo dalekie, bo nie mają za dużo danych i są firmą mikro i na przykład dopiero zaczynają, albo nie są super mega obyte w biznesie, nie pracowały gdzieś tam wcześniej w korporacjach, to na pewno te działania mogą zaplanować w 100% bez po prostu no excuses, bez jakiejkolwiek wymówki. To możesz sobie zaplanować i wytrwać w tym i też jakby takie wewnętrzne postanowienie. Bo po jednym tygodniu działań to musiałyby być jakieś cuda, żeby Twoja sprzedaż niesamowicie nagle ruszyła, tak? I voilà, to jest ciężka praca, więc jeśli Ty sobie zaplanujesz, że przez 4 tygodnie, choćby nie wiem co się działo, będziesz wykonywał tą pracę, żeby to sprawdzić i przetestować i będziesz starał się zatrzymać pozytywną energię, doskonaląc, cały czas się poprawiając, to też jest planowanie sprzedaży właśnie w skali mikro. Nawet jeśli nie chcesz tego zrobić tak bardzo, bardzo profesjonalnie i formalnie, jakby było to zrobione zgodnie z procedurami gdzieś tam w większych organizacjach. Okej. Okay. Bardzo fajnie, że wspominasz tutaj o tej synergii też między marketingiem i sprzedażą, a o samym procesie planowania i jego istoty, a nie samego stworzenia planu też opowiadałem właśnie w jednym z poprzednich odcinków. I teraz kolejna rzecz, myślę, którą można zaplanować sobie przed samą sprzedażą, przed samą rozmową z klientem, a są to badania potrzeb, motywacji do zakupu, jakiegoś podłoża emocjonalnego klientów i tak dalej. Kiedy ja na przykład zaczynam współpracę z nowym klientem strategiczną, to zaczynamy zawsze od badań. Zaczynamy od badań motywacji do zakupu, podłoża emocjonalnego i tak dalej, i tak dalej. I kiedy zaczynamy to badać i ja idę do klienta z feedbackiem, pokazuję mu, co klienci opowiadają, to on otwiera oczy i jest już wtedy zachwycony tym procesem strategicznym, bo nie wiedział, że klienci mogą po prostu powiedzieć, co oni chcą, jak oni chcą i tak dalej, i tak dalej. Jak ty, jako doświadczony sprzedawca, podchodzisz do badań potrzeb? Jak może w czasie sprzedaży, w czasie już rozmowy sprzedażowej, można od klienta jakieś fajne informacje wyciągnąć, które potem można wykorzystać, żeby tę sprzedaż dopiąć? To jest kluczowe. Mi się w ogóle bardzo podoba Twoje podejście, bo ono jest dojrzałe. To znaczy, ono pokazuje ludziom, że możesz oczywiście zrobić bardzo szybko, z dnia na dzień ustawić reklamę, ale może Ci się zdarzyć, że znaczną część tych pieniędzy, mówiąc kolokwialnie, przepalisz. Albo ona Ci przyniesie profity, ale nie wyciągniesz z niej takiego potencjału, jak gdybyś ją włożył gdzieś w dominie, tak, w szeregu innych działań, które robisz. Chyba że robisz tą reklamę jako podejmowanie świadomej decyzji, testuję, bo sprawdzam, daję mikrobudżet, ale to wtedy też jest element strategii. Wtedy też jest działanie strategiczne, więc mi się bardzo to podejście strategiczne podoba i ono bardzo dla mnie ma duże znaczenie w samym procesie sprzedaży. To znaczy, no pewnie wiele tutaj uczestników naszych strategicznych piątków wie, zna takie pojęcie jak lej sprzedażowy czy lej marketingowy. I ten lej po prostu idąc ku dołowi, on się zwęża. I badanie potrzeb nie jest tam w dole, nie jest tutaj, gdzie finalizacja całej transakcji, tylko badanie potrzeb jest na górze. Nawiązuje z klientem relacje, uśmiechamy się, może podajemy nawet dłoń, może poznajemy się poprzez media społecznościowe, no i zaraz potem jest temat związany z badaniem potrzeb.
I ktoś, kto tutaj nie przyłoży się, nie zrobi analizy, nie zada pytań także o przeszłość i obawy, czyli nie tylko potrzeby, ale obiekcje klienta, z czym ty boisz się na przykład, dlaczego, co by takiego było w tej usłudze, czego byś nie chciał na przykład, albo jakie są twoje uprzednie doświadczenia z danym produktem. Jeśli my tego nie wystawimy na dzień dobry na klatę, jeśli handlowiec czy marketingowiec o to najpierw nie zapyta, to później, kiedy lej się zwęża i chcemy zaoferować produkt i mamy do niego takie niesamowite wewnętrzne przekonanie, może się okazać, że on kompletnie nie utrafia w to, co wydarzyło się w sercu klienta, w jego doświadczeniu, w jego głowie. No i wtedy znowu, tak, raz, że stracimy pieniądze, okej, można to zawsze odrobić. Dwa, że stracimy szansę na pozyskanie klienta, okej, zawsze można się cofnąć i na nowo zbadać potrzeby. Trzy, że stracimy czas, okej, no mam czas, może mam mało zleceń, ale najważniejsze, stracimy też wiarę, że jesteśmy dobrzy w tym, co robimy. To nie będzie świadczyło o, jakby brak badania potrzeb nie świadczy o tym, że my jesteśmy źli i nie nadajemy się do jakiegoś zawodu, to świadczy o tym, że źle wykonujemy, nie podążamy za systemem. Taki jest system. Jeśli ktoś z nas prowadzi samochód i wsiada do tego samochodu nieprzygotowany, nie znający kodeksu, to nie znaczy, że będzie złym kierowcą. To znaczy, że nie dał sobie szansy nauczenia się tego systemu, tak się jeździ, znajomość kodeksu cywilnego, kodeksu jazdy, prawa, wytniesz, znajomość czego? Nie wiem, może nie znajomość w naszym przypadku w takim razie. O. Znajomość przepisów drogowych to jest właśnie ten system, który ułatwia tobie bycie dobrym kierowcą. Czyli jeśli ty wsiadasz do samochodu nie znając tego, to tak naprawdę tracisz czas, marnujesz pieniądze oczywiście, ale przede wszystkim nie dajesz sobie szansy na bycie dobrym kierowcą. Bo po prostu to wynika z systemu. I badanie potrzeb wynika z systemu. Jeśli chcesz być dobrym sprzedażowcem, handlowcem, opiekunem klienta, marketingowcem, jakbyśmy tej roli nie nazwali, doradcą klienta, bo różnie ludzie nazywają, to musisz wiedzieć, że badanie potrzeb gruntowne i głębokie należy do twoich obowiązków i gwarantuje ci dużo więcej satysfakcji z wykonywania tego zawodu, ale też utrafienia w to, co klient potrzebuje. Okej. A jak może taka szybka jakaś wskazówka, jak te potrzeby z klienta wyciągnąć? Te jego tam obawy, to co decyduje o zakupie i tak dalej, i tak dalej. Bo ja w marketingu wyciągam to w prosty sposób, po prostu robię ankietę, która jest anonimowa i internetowa, bo wtedy ludzie przed komputerem sobie w domu napiszą wszystko, co myślą. I to jest mój sposób. Czy w sprzedaży podczas rozmowy mogę zrobić coś takiego, że też odkryję nagle, o, to jest to, do tego mogę, na tym mogę jakby zbudować potem rozmowę. To ja może zaproponuję tutaj dla słuchaczy kilka takich technik, czy kilka takich pytań, które są uniwersalne, czyli czy ty jesteś w branży spowalniczej, czy jesteś w branży języka angielskiego, jako lektor pracujesz, czy jesteś w branży, nie wiem, szkoły tańca, będziesz mógł z tych technik skorzystać. Część tych technik, jakby pięć pytań zawsze staram się pokazać z przyszłości klienta, czyli to są pytania właśnie o potrzeby, a pięć pytań z jego przeszłości, czyli z jego uprzednich doświadczeń, to są pytania o obiekcje, czyli o obawy, czyli pięć do przodu, można by powiedzieć. Na szkoleniach rysuję ludzika, dzielę go na pół, pokazuję pięć do przodu, pięć do tyłu. I teraz pięć do przodu, z tym z reguły nie ma aż takiego dużego problemu. Znaczy jest, ale on nie jest taki duży jak te pięć o przeszłość. I to jest na przykład takie pytanie, co by się panu najbardziej dzisiaj przydało? Czyli ma pan magiczną różdżkę, proszę nie oceniać jeszcze pod względem budżetu czy czasu, tylko proszę powiedzieć, gdyby pan mógł wybrać z gamy produktów to, co by się panu najbardziej przydało. Czyli tak, żeby go otworzyć, żeby powiedzieć, co będzie się tutaj działo. Jeśli chcemy, to możemy później oczywiście pogłębiać to pytanie, jakie funkcje musiałaby mieć ta rzecz, czy jaki produkt, dowiadywać się dlaczego, czy jakby możemy to pogłębiać, ale pierwsze takie podstawowe to jest to, co by się panu przydało. Druga taka rzecz to jest to, żeby wrócić do tego, co on ma zwerbalizowane, czyli on już sobie coś przygotował, już coś wie, czyli dobrze, to z czym pan dzisiaj do mnie przyszedł, tak? Czyli już tutaj konkretnie, on nie puszcza już wodzy fantazji, tylko z czym pan dzisiaj do mnie przyszedł. Czyli generalnie jest to inna forma pytania, jak mogę panu pomóc, tak? W czym mogę pomóc, jak mogę pomóc, po prostu z czym pan do mnie dzisiaj przyszedł. Trzecie takie fajne też pytanie o potrzeby, to jest pytanie, gdzie zadajemy czy.
Czyli na przykład już bardziej konkretyzujemy tego klienta naszego. Wtedy pytamy, czy zwraca Pan większą uwagę na jakość tego produktu, na wykonanie, na, no nie wiem, skórę, materiały, termin gwarancji, czy większą uwagę zwraca Pan do terminu dostawy, żeby to było od razu, czy większą uwagę Pan na przykład przykłada do kwestii finansowej, czyli do ceny. Czyli dajemy klientowi, to też jest badanie potrzeb, ale już przez zawężenie. Fajne też badanie potrzeb dotyczy momentu, w którym klient podejmuje decyzję. Czyli te poprzednie trzy dotyczyły tak jakby produktu, a teraz badamy potrzebę dotyczącą jego decyzyjności, czyli czy to Pan będzie decydował, czy będzie decydowała żona, czy Państwo jako rodzina, czy ten produkt jest dla Pana docelowo, czy Pan reprezentuje większą firmę i to jest dla zarządu, żeby też poznać jakby kto będzie z tego korzystał i kto finalnie podejmie tą decyzję. To też jest bardzo ważne, bo my czasami sprzedajemy do niewłaściwej osoby. Czyli kontaktuje się z nami pani asystentka czy pani recepcjonistka, ale tak naprawdę ona jest tylko wsparciem dla zarządu, czy dla dyrektora handlowego, czy dyrektora logistyki, finansów. Tak naprawdę ona jest tylko wsparciem i my nie ją powinniśmy przekonywać, tylko powinniśmy starać się dotrzeć do decydenta, więc to też ma duże znaczenie, jeśli chodzi o potrzeby i oczekiwania. I takie moje ulubione z tej piątki pytanie, to jest takie pytanie, które już bardzo dobrze finalizuje, ale jest cały czas badaniem potrzeb, czyli nie jest techniką do końca finalizacyjną, ale jest cały czas techniką w badaniu potrzeb. To jest to, co będzie kluczowe, żeby podjąć decyzję. I wtedy klient odpowiada cena, albo wtedy klient odpowiada realizacja, albo chcemy, żeby Pan akurat to zrobił osobiście. I naprawdę polecam tutaj w tym pytaniu sobie posiedzieć i zanim jeszcze coś zaproponujemy, zanim już damy, wylejemy trochę dziecko z kąpielą, bo no nie wiem, my zaproponujemy bardzo tani produkt, ale bo takie mamy przekonanie, że klienta nie stać, ale tak naprawdę klient założył dwa razy większy budżet, bo jest to kluczową operacją w jego firmie, o czym my nie wiemy, bo żeśmy nie zapytali. Czyli jakby nawet nasze własne obawy i nasze własne uprzedzenia, jeśli dobrze nie zbadamy tych potrzeb, będą wpływały na to, co później temu klientowi damy. To są te pytania o potrzeby, czyli o jego przyszłość. I cała seria tych pytań związanych z jego przeszłością, czyli też można powiedzieć taka złota piątka, to jest co Pan w ogóle wcześniej na temat tego produktu wiedział. Czyli to jest tak, czy jesteś trenerem personalnym, czy masz gabinet dietetyczny, czy masz gabinet stomatologiczny, czy może jesteś weterynarzem, albo sprzedajesz artykuły biurowe, to zawsze warto zapytać, czy klient wcześniej już korzystał z jakiegoś innego weterynarza, czy z jakiejś innej firmy, która dostarcza artykuły biurowe. Jeśli tak, to z jakiej i jakie ma odczucia. I tutaj tak naprawdę już w tym, jeśli on kiedykolwiek korzystał, jeśli już coś wie, to już w tym po prostu mnóstwo pytań można wygenerować. Z jakich firm, jak się Panu podobało, co Pan oceniał pozytywnie, co Pan oceniał negatywnie, co by Pan zmienił na przykład. To jest jakby ogromne źródło informacji. Czyli pierwsze to badamy tą wiedzę klienta na temat produktu i jego wcześniejsze doświadczenie. Jak to się różni? To się różni tak świetnym przykładem z branży nieruchomości. Czasami ludzie nie korzystają z branży nieruchomości, czyli wystawiają swoje mieszkanie na sprzedaż bez wsparcia doradcy do spraw nieruchomości, dlatego że utarło się takie przekonanie, że to nic nie daje. Czyli jego wiedza, jeśli ty jesteś, jako tutaj uczestnik tego strategicznego piątku, jeśli ty jesteś doradcą nieruchomości, to może być tak, że twój klient nie zdążył cię jeszcze poznać, nie zdążył poznać osobiście żadnego pośrednika nieruchomości, ale już dowiedział się z plotek, że ta branża po prostu cię no, jakimiś takimi niefajnymi zasadami posługuje. Więc to jest ważne, żeby sprawdzić zarówno te doświadczenia, jak i tą wiedzę. Wtedy będziesz wiedział, że on nie ma w sumie doświadczeń, ale już w swojej głowie ułożył sobie konkretny stereotyp myślenia o twojej osobie. Więc to są te dwa pytania. Trzecie takie ważne pytanie z poprzednich właśnie doświadczeń, to jest takie pytanie, co takiego wydarzyło się wcześniej, że Pan tego produktu nie chciał? To znaczy, co Pana skłoniło wcześniej w przyszłości do zakupu? Czyli przykładowo przychodzi do nas klient i mówi, że coś się wydarzyło i nagle on chce kupić ubezpieczenie na życie. I nas to powinno zainteresować, nigdy jakby nie korzystał z tej usługi, a nas to powinno zainteresować, dlatego że po pierwsze nam to podpowiada, co zrobić z innymi klientami, czyli jaki case musiałby się pojawić, żebyśmy mogli opowiedzieć innym klientom, że warto skorzystać, ale też pokazuje proces myślowy naszego klienta. Czyli może się okazać, że nigdy na przykład nie korzystał z ubezpieczenia na życie, dopóki ktoś nie zachorował w rodzinie, albo dopóki nie odbył iluś tam szkoleń, więc my szkoleń, gdzie my prezentowaliśmy wcześniej tą usługę na przykład za darmo. Więc my też mamy taką marketingową trochę informację, co działa, więc to jest dla nas ważne, co takiego się wydarzyło, że wcześniej nie chciał, teraz chce.
Czwartą taką rzeczą, którą można zapytać, też generalnie, tak jak mówię, tam jest dużo więcej, co się podobało, co się nie podobało, więc jakby już te dwa pytania można sobie zaliczyć i zrobić sobie pełną piątkę. Ale na przykład też jeszcze takim ważnym zagadnieniem o pytanie z przyszłości, to jest to, tutaj proszę się nie śmiać, ale naprawdę warto o to zapytać, to jest stan rodziny, jeśli to rodzina jest decydentem, albo stan zarządu, jeśli to zarząd jest decydentem, czyli takiego wcześniejszego doświadczenia tych osób. Czyli bardzo często jest, jeśli wysyłana jest osoba jako pełnomocnik, jeśli wysyłana jest osoba jako reprezentant, czyli taką stworzy sytuację, że przychodzi na przykład dziecko chce dokonać zakupu albo chce dokonać zakupu żona i tak naprawdę żona w ogóle nie chce kupić, ale ona w ogóle nie ma i ona jakby nie dysponuje budżetem, ona wcale nie chce, albo jakby je skupuje bez kompletnego przekonania, ale w przyszłości zadziało się coś u niej z mężem i ten mąż jakby teraz właśnie wpływa na tą decyzję. Czyli to są też takie rzeczy, że nie pytamy jakby co się u ciebie zmieniło, a co się w ogóle w kontekście sytuacyjnym zmieniło. I to jest też bardzo często bagatelizowana sytuacja. Bardzo często do mnie wracają właśnie klienci i mówią, kurczę, zawsze kupowałem u tego człowieka. Teraz nie rozumiem, dlaczego on nie kupuje. On jakby wszystko odpowiada, ale nie rozumiem, dlaczego nie kupuje. No i jakby mam z nim poprawną relację i wszystko jest fajnie. To ja mówię, to zapytaj, co się wydarzyło w jego, poza nim, czyli z tej przeszłości, to będziesz wiedział. Nie zawsze to ludzie mówią, czasami trzeba zapytać wprost i po prostu powiedzieć, wiesz co, mi się tak dobrze z tobą rozmawiało, zawsze byłeś naszym klientem, przerywasz współpracę po 13 miesiącach fajnych działań naszych wspólnych, co się wydarzyło? No i on wtedy mówi, a wiesz, bo tutaj zaczyna opowiadać, więc to też jest fajne, żeby o to zapytać. Okej, okay, tutaj też przychodzi mi na myśl przykład mojej żony, która jest fotografką i zawsze piszą kobiety, że chcą na sesję, ile cena, kiedy możemy się umówić, okej, okay, i na końcu jest magiczne, to ja zapytam męża. I no wtedy połowa przychodzi, połowa już nie przychodzi, bo mąż dał weto. Ale też potem właśnie coś się zmienia u męża, bo on coś tam gdzieś zobaczył, bo nie wiem, bo inny kolega powiedział, że na przykład o, moja żona była na sesji, ona była taka szczęśliwa, no to teraz ja też swoją żonę zabiorę i tak dalej, więc potwierdzam, bardzo to jest fajne pytanie, żeby to wyciągnąć od klienta. Teraz trochę zmienimy kwestię, przejdziemy do dopinania sprzedaży. Chciałbym cię zapytać, jak ty podchodzisz do kwestii rabatowania? Bo w marketingu, przynajmniej w przypadku moich klientów, unikamy jak tylko możemy rabatowania. Nawet jeśli to jest Black Week, unikamy tego, żeby dawać rabaty. Robimy to dlatego, żeby nie kotwiczyć niskiej ceny. Bo jeśli dzisiaj coś kosztuje 500 zł, my obniżymy cenę do 200, to pytanie, czy potem klient będzie chciał te 500 zapłacić, a przecież to jest nasza marża, to jest aż 300 zł marży, więc no hello. Pytanie jest takie, jakie inne sposoby prócz rabatowania można zastosować do dopinania sprzedaży? Wiem, że tego jest pewnie pełno, ale może zdradzisz chociaż takie 2-3, które u ciebie się super sprawdzają w przypadku twoich rozmów sprzedażowych. Dzięki Dawid za to pytanie. To jest fajne pytanie, bo mega pokutuje takie przekonanie, że rabatowanie jest dobrą techniką finalizacji. To kompletnie nie jest. Jeszcze raz powiem, żeby było dobitnie, kompletnie nie jest i nie rabatujemy. Ja nawet z punktu widzenia psychologicznego nie powiedziałabym, że to jest w ogóle technika finalizacji. Raczej to jest negocjowanie, jakby tak gdzieś podjąć, a nie finalizowanie, bo my już tutaj się rozbieramy, takie kolokwialne słownictwo funkcjonuje, my się tutaj rozbieramy, czyli oddajemy czasami coś za pół darmo. Uczymy klienta negatywnego podejścia do szanowania naszej osoby, naszej marki, naszego produktu. No i pokazujemy mu, że ktoś był idiotą, skoro wcześniej ustawił wyższą cenę, a teraz jest w stanie ją tak zmienić, tak? I klient nie lubi się czuć postawiony w takiej sytuacji, ty, no to dlaczego to kiedyś kosztowało 5000, teraz mi to dajesz za 2,5? No kurczę, nie? Więc jakby klient tego nie lubi. Są wyjątkowe aspekty, gdzie rabatowanie będzie spełniało efekt psychologiczny i jest warte, żeby dać i jest warte, żeby zrobić jakby wokół tego odpowiednią otoczkę. Natomiast to są naprawdę wyjątkowe aspekty, kiedy to rabatowanie działa.
kiedy zalegają na przykład rzeczy nam na magazynie, tak, i galerie handlowe się zamykają, przykładowo, wiedzą, że będzie lockdown, no i no jakby towar się nie sprzeda, bo nie będzie modny już przykładowo, bo jak się otworzą, to być może będzie inna pora roku, albo będą inne tendencje panowały na rynku. Więc są pewne sytuacje, gdzie rabatowanie jest dobrą techniką, natomiast raczej bym je wyliczyła na palcach jednej czy dwóch ręk, gdzie rabatowanie jest dobrą techniką. Inne techniki, które są dużo bardziej skuteczne, a dużo mniej stosowane w praktyce, dużo rzadziej, to jest na przykład sprzedaż w bonusach, czyli zamiast dawania rabatu, to sprzedajemy bonusy, czyli dodajemy do stałej ceny dodatkowe rzeczy. Czyli na przykład sprzedajemy materiały BHP, jakieś buty, tak, kombinezony, kaski i tak dalej i dorzucamy do takiego dużego zamówienia od powiedzmy 300 czy 400 zł kilka par rękawiczek, które tam powiedzmy 9 zł kosztują za sztukę. Czyli ja nie zmieniam panu ceny, ale daję panu rękawiczki, które wiem, że i tak przydadzą się na tym zakładzie produkcyjnym, czyli sprzedaję bonusami. Cenę nie ruszam, ale sprzedaję coś, co mogę dorzucić. Drugą opcją jest sprzedawanie pakietami, czyli w momencie, w którym klient kupuje pojedynczą rzecz, dajmy na to, nie wiem, książkę z księgarni, no to ta cena pozostaje ta sama. A w momencie, kiedy on kupi jeszcze zakładkę i w momencie, w którym kupi obok książki, zapakowanie tej książki w elegancką torbę, a jeszcze dorzuci się do tego prenumeratę jakiegoś czasopisma, która też przechodzi przez ręce tego księgarza, no to wówczas zamówienie się uzbierało i wtedy możemy powiedzieć, ok, to albo przesyłka będzie gratis, albo rzeczywiście pan uzyskuje tutaj rabat. Bo księgarnia, nie wiem, sprzedaje też rzeczy typu ramki, jakieś takie wyposażenia wnętrz, co się czasami też w księgarniach zdarza, czy gry na przykład planszowe, no to po prostu przy większym zamówieniu, ok, pan więcej zostawia gotówki, więc od tej kwoty możemy udzielić symbolicznego rabatu. Czyli to jest druga technika, czy sprzedajemy pakietami. Trzecia technika, która jest fajna, to jest wykorzystanie sezonowości danego produktu czy danej usługi. Czyli przykładowo dawanie rabatów na usługi pielęgnacyjne w gabinecie kosmetycznym przed wakacjami, tuż przed wakacjami, no mija się de facto trochę z celem, ponieważ przed wakacjami wiele kobiet chce zadbać o cerę, o wygląd dłoni, o piękne paznokcie, o piękną skórę na nogach i tak dalej, więc one i tak same z siebie na różne takie tego typu zabiegi, nawet wręcz z odsysaniem tłuszczu czy tego typu rzeczy, one i tak chętnie przyjdą, więc jakby bez sensu. Lepiej jest wykorzystać sezonowość właśnie wtedy, kiedy jest listopad i panie może nie czują tej ochoty, bo nie pokazują swojej figury na plaży, nie wiem, nie chodzą tak często na baseny przykładowo, no to właśnie wtedy warto taką technikę zastosować, czyli można wtedy powiedzieć, ok, to nie jest nasz sezon, w związku z tym zapraszamy, bo tutaj specjalnie z tej okazji zrabatowaliśmy. I w drugą stronę tą technikę, żeby pokazać, że właśnie wtedy, kiedy coś się kurczy, bo jest sezon, no to właśnie wtedy kompletnie nie dajemy rabatów i wręcz ponaglamy naszego klienta, że bardzo proszę o decyzję do piątku, ponieważ my mamy full service, wszystko mamy zablokowane w tym naszym kalendarzu kosmetycznym, czyli korzystanie tej sezonowości w tych dwóch ogniwach. Czy dajemy, czy nie dajemy rabatu? I absolutnie nie dajemy w momencie, kiedy mamy sezon, na coś jest duże zapotrzebowanie. No i ta technika bardzo blisko leży techniki Cialdiniego ograniczonego dostępu, czyli klienci, generalnie my jako ludzie, wyżej sobie cenimy pewne dobra, które są niedostępne. Zakazany owoc lepiej smakuje. Więc jeśli oferta do jakiegoś etapu widzimy ją w systemie, na przykład jesteśmy w biurze podróży, czy pracujemy w bankowości i widzimy, że system pokazuje nam, że jest promocja na coś tam, czy dostępność tej oferty, dodatkowo jakiś bonus do niedzieli, tam strzelam 30 listopada, no to wówczas ta technika jest bardzo fajna, ponieważ pokazuje, że kurczę, mam niedostępność, no to nie mogę już, jak na przykład nie kupię do 30, to mogę jej nie dostać, bo już system mi nie przypuści, już u doradcy na przykład w banku już mi nie przypuści system możliwości założenia takiego rachunku bankowego, albo uzyskania takiej karty, albo zakupienia takiej wycieczki, no bo po prostu już termin na przykład tej wycieczki jest, czy system jej nie przypuści. Są takie fajne, klasyczne techniki. No jest jeszcze mnóstwo innych psychologicznych. Może sam coś nawet miałbyś ochotę dorzucić, bo na pewno też zupełnie inaczej finalizujesz, domykasz niż ceną. Może ty się czymś podzielisz. Wiesz co, no w marketingu ogólnie staramy się, bo tutaj jest też podobny problem,
w marketingu jest taki problem, że nie bądźmy na przykład najdrożsi, albo bądźmy tańsi niż konkurencja, może tym wygramy, bo czym innym przecież, jeśli nie ceną, więc bądźmy najtańsi, to klienci do nas przyjdą. Tu jest problem duży. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby walczyć po prostu marketingiem, czyli żeby walczyć o zaufanie. Raz wiadomo, żeby mieć super produkt, usługi, czyli robić badanie satysfakcji klienta i sprawdzać, czy ja ponadprzeciętnie buduję jakby zadowolenie klienta, bo to myślę, że jest duży klucz. No a dwa, jakby stosować całą strategię marketingową, o tym mówię zresztą tutaj na kanale, i walczyć o to zaufanie, bo jeśli klient przyjdzie do mojej firmy i będzie ufał mojej firmie, ufał mojej marce, to jakby sprzedaż będzie, wydaje mi się, trochę taką formalnością tak naprawdę. Bo jeśli my sobie wypatrzyliśmy, że chcemy mieć iPhone'a pięknego, no to w sklepie nie potrzebujemy, żeby sprzedawca nam jakoś specjalnie tego iPhone'a sprzedawał, tylko przychodzimy i my wiemy już, że chcemy tego iPhone'a, bo on jest najlepszym telefonem na przykład. Więc myślę, że w marketingu bardziej jest to walka o zaufanie przed tą sprzedażą, żeby jak klient przyjdzie do sprzedaży, to już ufa naszej firmie, no i wtedy następuje tylko ta formalizacja zakupu. Mhm. Okej, okay. Na koniec mam do ciebie pytanie jeszcze od widza. Pytanie brzmi: prowadzę małą firmę usługową, nie czuję się jednak jako sprzedawca. Czy powinienem zatrudnić handlowca, czy postawić jednak na to, żeby szkolić siebie samemu? Mhm. Jeśli to jest jednoosobowa firma, to lepiej jest najpierw podejść samemu do procesu sprzedaży. To znaczy zainwestowany czas w handlowca będzie też oznaczał to, że go sprawdzamy i kontrolujemy, czyli musimy mieć jakąś część tych kompetencji sprzedażowych sami w sobie, żeby móc zweryfikować u tego człowieka. Czyli jeśli ja mam kompletnie, nie jestem świadoma, jak wygląda proces sprzedaży, to mogę utopić bardzo dużo pieniędzy, szukając handlowców, czyli raz rekrutacja, dwa wprowadzając tego handlowca w branżę, w znajomość produktu, i trzy monitorując jego pracę i móc później być dla niego chociaż na jakimś poziomie mentorem, tak? Chociaż cokolwiek móc z nim jako partner porozmawiać. Więc jeśli bazowej kompetencji sprzedażowej nie mamy, to uważam, że w każdej branży, absolutnie, jeśli jesteśmy jednoosobową firmą i nie mamy wspólnika, który tą część przejmie, to absolutnie musimy mieć kogoś, kto tutaj będzie nas wspierał. My możemy korzystać z zewnętrznego źródła, czyli można poprosić inną osobę, żeby sprawdzała kompetencje tego handlowca, to jest ok, ale i tak na dłuższą metę cokolwiek z tej sprzedaży musimy wiedzieć. Takie chociaż jakieś podstawy i nie bać się tego kontaktu z klientem. Będzie nas bardzo łatwo omamić przez handlowca, który jest chociażby w połowie sprytny, czy wręcz w jednej trzeciej sprytny, jak my sami tych kompetencji nie mamy. Myślę, że tak samo jest też z marketingiem, że warto jest chociaż trochę te swoje kompetencje mieć. Natomiast jak już ktoś ma wybitne talenty do finansów, do administracji, woli siedzieć w tabelkach, a nie rozmawiać z drugim człowiekiem, czyli ma po prostu taką osobowość i nie jest przyzwyczajony i sprzedaż nie jest dla niego, to jak już nabędzie tą bazę kompetencji, to śmiało można zaryzykować wprowadzenie handlowca, może najpierw przez pół etatu, tak? Jakby, żeby nie zrobić od razu wielkiego wow, mam super handlowca, zapłacę mu 7 tysięcy, ja nie mówię, czy 7 to dużo, czy mało, nie mówię, czy netto, czy brutto, jakby pokazuję, że zapłacę mu jakieś pieniądze, i on teraz jakby naprawi za mnie świat. On nie naprawi za ciebie świata, jeśli ty sam nie będziesz miał tej bazy i nie będziesz do tego przygotowany. Okej, okay, super. Nie musisz być ekspertem w sprzedaży, ale musisz, tak samo jak nie musisz być ekspertem w marketingu, czy nie musisz być ekspertem w logistyce, czy nie musisz być ekspertem, nie wiem, w administracji, ale musisz mieć pewną bazę, żeby dalej móc koordynować pracę zespołu. Tak jest. Ja myślę, że tutaj też ważnym aspektem, przynajmniej ja to obserwuję w marketingu, jest wiara we własny produkt. Jeśli ktoś wierzy, że rzeczywiście ma super produkt, usługę, dostaje feedback od klientów, że to jest super, to łatwiej jest komuś takiemu to sprzedawać albo działać marketingowo z tym, jeśli on wierzy w ten produkt, bo czasem niestety są takie firmy, że ktoś wie gdzieś tam, że no tak średnio ja robię te produkt, usługę, no i wtedy jest większy problem, kiedy nie mam takiej wiary w siebie, pewności, że to, co ja robię, ma jakiś sens, może nawet większy i tak dalej, i tak dalej. No i znowu dotykamy, tak? Ja jestem psychologiem z wykształcenia, więc znowu dotykamy tego, jak bardzo ważne jest twoje przekonanie o sobie i te wszystkie takie czynniki psychologiczne, typu determinacja, poczucie skuteczności działania. Tak. Okej. Okay. Na koniec mam dla ciebie pytanie, takie jak do każdego gościa.
trochę rozluźniające na koniec, żeby nie było, że tylko biznesem się zajmujemy. Czy masz jakieś hobby, zainteresowanie poza biznesem, które w jakiś sposób pomaga ci w biznesie? Bieganie. Bo wiem, że masz. Bieganie. Tak jest. Marta biega maratony. Tak, ja jestem fanką biegania, absolutną amatorką. Moje czasy się nie nadają do publikowania gdziekolwiek na zewnątrz, może za wyjątkiem moich znajomych na Facebooku, ale jestem absolutną fanką biegania długodystansowego. I to też jest coś, co niby nie ma związku z biznesem, bo jest poza i przecież nie pracuję podczas tego biegania, ale niesamowicie ułatwia przemyślenie tematów, słuchanie książek rozwojowych, myślenie o programach szkoleniowych, więc no ja jestem w ogóle bardzo za tym, żeby przedsiębiorcy uprawiali sport. Czy to bieganie, czy w narty, ale regularnie, tak? Więc jeśli ktoś jest narciarzem, no to przez połowę roku, czy nawet 3/4, coś innego wtedy. Tak jest. Ja też jestem mocno sportowcem, mocno duszą sportową, więc potwierdzam to, co mówisz. Ty jesteś golfistą. Też, między innymi. Ja dotykałem już chyba każdego sportu. Ale golf jest bardzo pomocny przy strategii, bo uczy takiej właśnie cierpliwości i wytyczania sobie jakichś celów krótkoterminowych i cierpliwości przede wszystkim. Tak jest, tak jest. Zresztą uczestnicy mogą zobaczyć, bo mam książkę na temat biegania. Jak się zmotywować do biegania, więc uczestnicy będą mogli w razie czego później sobie zerknąć. Tak jest, zachęcamy w ogóle do śledzenia Marty, taką zrobimy tu mini sprzedaż. Ja też jestem uczestnikiem kilku szkoleń Marty i naprawdę mocno polecam, jeśli chcecie rozwinąć swoją wiedzę z tego zakresu, o którym tu dzisiaj rozmawialiśmy, to podrzucę wam pod spodem link do tego, jak Martę znaleźć. Okej, Marta, dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że tutaj kilka twoich porad, które padły, zostaną wdrożone w życie słuchaczy, bo przecież o to chodzi, żeby nie tylko słuchać, ale i to wdrożyć w życie. Myślę, że kilkanaście słuchaj i twoich, i moich w ogóle z tego całego cyklu, tak, że tam więcej wartości będzie. Mam nadzieję, że to wszystko jest wdrażane po to, żeby w biznesie było lepiej. Okej, super, Marta. Dziękuję ci za dzisiaj. Również. Było mi bardzo miło i pozdrawiam serdecznie i zachęcam, żeby sprzedawać, bo to jest bardzo fajny zawód. Ja uczę też właśnie... Sprzedaż jest sexy, jak ty to mówisz. Tak fajnie. Jest, sprzedaż jest sexy. I uczę właśnie tego, jak można polubić tę sprzedaż, nawet jak wcześniej miało się do niej awersję. Super, dzięki. Dziękuję. Mam nadzieję, że ta rozmowa przekonała cię do tego, że między marketingiem a sprzedażą powinna działać synergia, a nie konflikt. Widzimy się w kolejnym odcinku Strategicznych Piątków. Mam nadzieję, że wdrożysz te rzeczy, o których rozmawialiśmy z Martą i że twoja sprzedaż wzrośnie i będzie łatwiejsza. I że już między działem marketingu a działem sprzedaży, nawet jeśli to są jednoosobowe działy, nie będą się działy żadne konflikty i że będzie ta synergia i że wzajemnie będziecie się wspierać, żeby wasza firma rosła. Dzięki, cześć.